Na tydzień przed startem rundy wiosennej piłkarze Energii rozegrali kolejny mecz kontrolny. W sobotę zespół Pawła Potenta zmierzył się z piątą drużyną radomskiej Ligi Okręgowej, Prochem Pionki. Kozieńczanie przez całe spotkanie nadawali ton grze. W pierwszej połowie nie wykorzystali kilku dobrych sytuacji. Dwa razy w słupek trafił Michał Kucharczyk. Jedyną bramkę przed przerwą zdobył Bartosz Zawadzki, popisując się bardzo ładnym uderzeniem pod poprzeczkę z ponad 20 metrów. Na drugą odsłonę trener Energii wpuścił 7 świeżych zawodników. Zmiennicy pokazali się z bardzo dobrej strony. Już pierwsza dwójkowa akcja Daniela Ciupińskiego z Damianem Stanisławskim zakończyła się golem tego pierwszego. Po nieco ponad godzinie gry Ciupa zrewanżował się koledze dokładnym podaniem za linię obrony. Stanisławski popędził na bramkę i nie dał golkiperowi żadnych szans. Na listę strzelców wpisał się także wprowadzony po przerwie Erwin Kisiel. W 73 minucie pomocnik dokładnie przymierzył z rzutu wolnego z prawej strony pola karnego. Piłka wpadła za kołnierz bramkarza. Kisiel po chwili mógł trafić po raz drugi, lecz tym razem Proch uratowało spojenie słupka z poprzeczką. W 81 minucie faulowany w polu karnym był Artur Strong. Sędzia Michał Molenda podyktował 11 dla Energii, której nie wykorzystał Daniel Ciupiński. W kolejnej akcji wynik spotkania ustalił Michał Kucharczyk, trafiając z podania Kacpra Nowocienia. Wynik, ale przede wszystkim gra piłkarzy Energii mogła się podobać licznej grupie kibiców przybyłych na spotkanie. Po dzisiejszym meczu jesteśmy zadowoleni z wyniku. Też większą część meczu utrzymywaliśmy się przy piłce. To my nadawaliśmy ton tym wszystkim akcjom. Sporo z nich udało nam się zakończyć bramkami, no i z tego względu jesteśmy zadowoleni. Spotkanie z Prochem było 9. sparingiem, który nasz zespół rozegrał w okresie przygotowawczym. Energia wygrała 4, zremisowała 1 i przegrała również 4 gry kontrolne, strzelając 20 i tracąc 9 goli. Podsumowując, wszystkie gry kontrolne do tej pory to w różnym składzie, w różnym stanie te gry przeprowadzaliśmy. Wynik w tych wszystkich grach był sprawą drugorzędną. W niektórych byliśmy naprawdę po ciężkich treningach, także nie spodziewaliśmy się i nie oczekiwaliśmy jakiegoś wyniku. Ogólnie podsumowując cały okres przygotowawczy, jestem bardzo zadowolony z pracy, bo w tych ciężkich warunkach wszyscy chłopcy, którzy na tą chwilę są w naszym zespole, pracowali bardzo ciężko. Miejmy nadzieję, że w tych decydujących meczach będą w dobrej dyspozycji. W szeregach Energii próżno było szukać nowych zawodników. Wszystko wskazuje na to, że nasz zespół do rundy wiosennej przystąpi w niemal niezmienionym składzie. W tym okresie przygotowawczym sprawdzaliśmy kilku zawodników. Do transferów nie doszło na tą chwilę. Został jedynie Wiktor Putin, który w tej chwili jest u siebie w domu i jest w trakcie załatwiania dokumentów i pobytu tutaj. I no mówię, jesteśmy zainteresowani tym zawodnikiem i na tą chwilę to będzie chyba jedyny zawodnik, który jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, do nas dołączy. Z zespołu odszedł Michał Majos, bramkarz, i Wojtek Kupiec, którzy zdecydowali, że będą grać w innych klubach. Debiut w drużynie seniorów zaliczył 17-letni bramkarz Przemysław Boryczka, który stanął między słupkami na ostatni kwadrans. Jednak bramkarzem numer 1 będzie z pewnością Emil Piaseczny, a w rezerwie pozostanie Maciej Wrzosek. Cała trójka to zawodnicy poniżej 20 lat. Jeżeli będzie na rynku bramkarz, na którego nas będzie stać, bo to jest główna przyczyna w ogóle wszystkich zmian kadrowych. Jeżeli taki bramkarz się pojawi i oczywiście będzie to bramkarz, który będzie w stanie nam pomóc w osiąganiu dobrych wyników, no to będziemy chcieć takiego bramkarza pozyskać. Jeżeli to się nie uda, no to najprawdopodobniej zostaniemy z tymi bramkarzami, którzy są, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to są bramkarze, którzy występują w trzech drużynach, bo tak jak Emil Piaseczny jest naszym bramkarzem, w pierwszej drużynie na co dzień występuje, o tyle Maciek Wrzosek jest bramkarzem, który na co dzień pilnuje bramki
drugiego zespołu, a Przemek Boryczka, który dzisiaj pierwszy raz miał szansę stanąć między słupkami w pierwszym zespole, jest bramkarzem juniorów i jeżeli te mecze się zbiegną w jednym czasie, to będzie nam trudno to pogodzić. Spotkanie z Prochem było także pierwszym meczem rozegranym na nowo wybudowanym boisku ze sztuczną nawierzchnią przy zespole szkół. Z pewnością fakt posiadania takiego obiektu ułatwi pracę nie tylko trenerowi Potentowi, ale również pozostałym zespołom gmin Kozienice. No na pewno optymalnym przygotowaniem dla piłkarza jest przebywanie na boisku. Wszystkie zajęcia jakby poza tym boiskiem, no to jest jakieś alternatywa, no bo coś musimy robić i musimy być w treningu. Boisko jest do naszej dyspozycji i będziemy korzystać jak najczęściej. Energia do walki o ligowe punkty powróci już w najbliższą sobotę, 7 marca. O godzinie 13 nasz zespół podejmie na sportowej KS Raszyn, 15 zespół tabeli. Faworytem spotkania będą gospodarze, zajmujący trzecie miejsce. Ja zawsze chłopakom powtarzam, że za rolę faworyta nikt punktów nie daje. Na pewno po tym długim okresie nieprzebywania na boiskach wynik, jak również gra, jest wielką niewiadomą. Nie wiemy, jakie zmiany kadrowe poczynił zespół z Raszyna. Nie wiemy też, jak oni wyglądają. I mówię, no ten najbliższy mecz będzie nie wiadomo. My robimy wszystko, żeby jak najlepiej się do tego meczu przygotować i będziemy starać się grać o zwycięstwo zarówno w pierwszym meczu, jak i w każdym kolejnym. A jak to wszystko się ułoży, to czas pokaże. Jesienią Energia zremisowała w Raszynie 1-1. Jak będzie teraz, zapraszamy na trybuny stadionu. Wstęp wolny.